Na pewno Was też ciekawi, jeżeli jak kierowcy podchodzą do tej sytuacji tutaj, jeżeli chodzi o w ogóle tego koronawirusa i chodzi o tą wykonywaną pracę. Słuchajcie, mamy 19 marca 2020 rok. Dzisiaj tak samo jeżdżę na linii 10. Stanęliśmy na przystanku włączenia. Wczoraj ludzi troszeczkę było. A dzisiaj zobaczcie, jest pustka. A się włączam na tym dzisiaj przystanku z rana. Jest cisza. Jest niby wczesna pora. Jedzie ktoś rowerem. Jest wczesna pora, ale zaczynamy jazdę, dlatego chcę Wam pokazać, jak to w ogóle wszystko jest. Mamy godzinę 3:51. Zobaczcie, 3:52, 3:53 się włączamy. Więc za chwilę będziemy ruszali po Narzary w kierunku Koplan. Powiem Wam szczerze, że sytuacja w Białymstoku zaczyna się robić troszeczkę niezbyt miła, bo coraz więcej jest osób z zachorowalnością koronawirusa się pojawia. Widać w ludziach coraz bardziej większy strach i lęk. No ja nie mówię, że jestem też jakimś kozakiem, ale jakoś podchodzę do tego optymistycznie, że będzie wszystko dobrze i życzę każdemu, żeby było dla każdego wszystko dobrze, żeby nikt nie zachorował, jak najmniejsza chorobalność była, żeby ten nasz koronawirus pierdzielony w tyłek już opuścił. Mamy 53, włączyliśmy się na przystanku Wiejska Pogodna 525 i jedziemy. Jedziemy sobie znów w kolonie Koplany, tak jak wczoraj. Dlatego powiem Wam szczerze, jest ten strach, zaczyna strach ten widać, no a jak będzie, no to zobaczymy. Ludzi jeździ coraz mniej, bardziej ludzie przebywają w izolatkach, w sensie, że w domu, przebywają w domach. Druga rzecz, która naprawdę mnie bulwersuje, to Wam powiem, jest taka, że ludzie przyjeżdżający z zagranicy, nie mam nic przeciwko temu, ale dajmy przykładowo Belgii, Niemcy, Francja, inne kraje do Polski, nie poddają się kwarantannie 14-dniowej. Teraz taki był właśnie przypadek, jest przypadek w Siemiatyczach, gdzie ludzie przyjeżdżają z Belgii, podpisują deklarację na kwarantannę 14-dniową, a chodzą po mieście, załatwiają sprawy jakieś w bankach, się czują, jakby przyjechali na wczasy, nie? No i to trochę bulwersuje mnie, że jest taka nieodpowiedzialność według ludzi, według innych ludzi. To nie chodzi, że on jest może niezarażony koronawirusem, no ale są pewne procedury, które przestrzegać powinni, a tego nie robią. I dlatego apeluję, ludzie, weźcie się, stuknijcie głowami o ścianę i pomyślcie o innych, a nie tylko o sobie. Jeżeli chcecie i jesteście takimi kozakami, no to zostańcie sobie w tej Belgii, tam gdzie mieszkacie i tam sobie przechodźcie kwarantannę, a nie uciekacie tutaj i później nie dopasowujecie się do pewnych procedur, jakie zostały Wam nadane. My tutaj do procedur się dostosowujemy, ponieważ mamy oddzielony część kierowcy od pasażerów. To nie o to chodzi, że my czegoś się tam boimy, ale są pewne procedury bezpieczeństwa zachowane i przestrzegamy. Codziennie dezynfekowane są nasze autobusy, więc robi nasz zarząd wszystko w pełnej mocy, żeby
było ok. Rozmawiałem dzisiaj z rana z prezesem, był, przyszedł specjalnie na zajezdnię sprawdzić, jak w ogóle ta sytuacja wygląda, i mówił do nas, powtarzał, że panowie, jeżeli ktoś jest chory, proszę nie przychodzić do pracy, my będziemy za wszystko płacili, więc naprawdę podejście naszego zarządu jest na wysokim poziomie. Nie mogę nic na ten temat powiedzieć, tak jak na początku troszeczkę miałem inne zdanie. No ale ludzie, możecie zaraz tu mnie hejtować z powodu tego filmu, z tego, co ja tutaj mówię, ale róbmy to dla siebie i dla innych. Myślmy o innych, żeby jak najszybciej tego koronawirusa zlikwidować, żeby już u nas jego nie było. Więc to jest taki mój apel. Jeżeli jesteście, wracacie z zagranicy, poddawajcie się tej kwarantannie. Jeżeli nie możecie wychodzić nie macie potrzeby wychodzenia z domu, nie wychodźcie z domu. Na pewno tu się dużo hejtów posypie, ale mnie to, powiem wam szczerze, nie interesuje, bo ja na moim kanale, na moich filmach wypowiadam się swoimi zdaniami, nie innymi. Więc nie wiem, co tu jeszcze więcej dodać, bo troszeczkę się też tym zbulwersowałem, taką nieodpowiedzialnością według innych, niektórych ludzi, którzy takie rzeczy wyrabiają. To jest normalnie szok, pomstę do nieba prosi, nie? To, co wyrabiają. Dlatego, tak jak mówię, ja zacząłem pracę, jadę teraz na Kolonia Koplany. Ktoś tam może powiedzieć, dobra, to czego ty pracujesz? Jeżeli ja pracuję, muszę pracować, wykonywać obowiązek, to jest moja służba tutaj, którą podjąłem, i muszę to robić. Jeżeli będzie sytuacja, gdzie będę musiał przestać pracować, to nie będę wtedy pracował, nie? Dlatego tak optymistycznie i tak może troszeczkę agresywnie zacząłem ten filmik, ale nie wytrzymałem, ponieważ to, co niektórzy ludzie wyrabiają, to jest normalnie szok. Tutaj zobaczcie w autobusie. Tam pokażę. Autobus mam pusty. Nikogo nie ma. Dlatego wsiadam znów za stery. Nie wiem, jak mnie to będzie widać, bo tu jest ciemno. I kontynuujemy dalej jazdę. Jadę wszystko ok. Teraz się troszeczkę opóźniłem na tym niby przystanku -1, ale to jest rzecz normalna. I tak jak widać, dzisiaj 19 marca na Lipowej praktycznie takie same natężenie ruchu jak i wczoraj. Godzina 7.12, więc wszystko się toczy takim rytmem wyciszenia, nie ma nikogo, jest bardzo mało ludzi. Jedynie większość, co się porusza pojazdów, to samochody osobowe. Jeżeli chodzi o osoby, to tak jak widać, to jedynie ci, co obowiązkowo muszą do pracy, to tylko są. A tak na ogół ludzi nie ma, jest Białystok jak wymarłe miasto. Osoby. Praktycznie jest pusto. Na dzień dzisiejszy w Białymstoku jest
są dwie osoby, które są zarażone koronawirusem. To jest na dzień 19 marca 2020 rok. Za chwilę dojedziemy też do przystanku Zwycięstwa Hetmańska, tak jak w poprzednim filmie, bo wczoraj co jeździłem też na dziesiątce. To jest taki przystanek, na którym zjeżdża się dużo autobusów i się rozjeżdżają w każdą praktycznie stronę. Zobaczymy, jak tutaj będzie z pasażerami. No, tak jak widzicie, dojeżdżamy do tego przystanku Zwycięstwa Hetmańska. W sumie 6 osób do mnie, z tego co widzę, idzie. Idą 3 osoby. Teraz dojdziemy do dworca PKS, no i też zobaczymy, porównamy, jak to w ogóle jest. Troszeczkę dzisiaj z rana naprawdę tak mnie miałem pod... No... Troszeczkę byłem zdenerwowany tą sytuacją, jaką robią sami obywatele, więc że są nieodpowiedzialni, no ale to wiadomo, my ludzi też nie zmienimy i troszkę to denerwuje, bo wiadomo, człowiek nie chce sam się tym zarazić, a szczególnie jak my tutaj w autobusie albo ludzie, którzy pracują w sklepach, sprzedawcy. Na przykład może ktoś się wiedzieć tam, jak ja się czuję. Na dzień dzisiejszy czuję się bardzo dobrze. Nie mam żadnych objawów jakichś tam przeziębienia, grypy czy cokolwiek. Oby tak było cały czas, dlatego trzymajmy się, trzymajmy. Wszyscy razem, wszyscy kierowcy z komunikacji z całego Polski, ze Śląska, Warszawy, itp. itd. Poznania i Częstochowy. Tak jak widzicie tutaj na dworcu PKP, tak samo jest, są pustki. Tak samo jak i wczoraj, tak samo jest i dzisiaj. Za chwilę widzimy na wiadukt Dąbrowskiego. Na pewno was też ciekawi, jeżeli jak kierowcy podchodzą do tej sytuacji tutaj, jeżeli chodzi o w ogóle tego koronawirusa i chodzi o tą wykonywaną pracę. No widać po kierowcach i po każdych, to po każdych jest jakieś tam poddenerwowanie, ale każdy podchodzi do tej sytuacji z takim spokojem i opanowaniem, więc nikt tam nie myśli o czymś złym, tylko o samych dobrych rzeczach i że to ta pandemia szybko się skończy i nie dopadnie któregoś z nas. No, na razie jest wszystko pod pełną kontrolą i spokojnie. Tak jak widzimy, kierowcy PKS-ów też muszą wykonywać swój zawód. Tylko oni są w innej sytuacji, bo nie mają w ogóle tak jak my, mamy taki plus, że jesteśmy odgrodzeni metr od pasażerów, a oni mają cały czas styczność i kontakt z nimi, dlatego pozdrawiam z tej strony kierowców PKS Nowa Białystok. Idziemy w drugą stronę i tak jak widzicie, mamy godzinę 7:24. Trochę ręka się trzęsie, bo Lipowa, jak widzicie, to jest taki bruk. Ale ruch jest bardzo malutki. Co mówiąc, cofnąć się wstecz, to o tej porze zawsze tutaj staliśmy w korkach, no i łapaliśmy opóźnienia. A tutaj chociaż taki, może to brzydko zabrzmi, plus, że nie mamy koreczków, tylko sobie jedziemy ze spokojem i o czasie. Policja też tutaj
jak zobaczycie, mają jakieś oznaczenia. Zaraz będzie chyba radiowóz, nie wiem co to znaczy. Ale to jest związane z... Związane z tym koronawirusem. Dlatego jeżeli chodzi o Was, koledzy tam z komunikacji miejskiej w całym regionie, tutaj Polski, jeżeli oglądacie moje filmy i chcecie te porównania albo co u nas się dzieje podczas wykonywania naszej tutaj pracy, dlatego możecie do mnie też tutaj pisać w komentarzach, jak u Was w ogóle wygląda sytuacja w Waszych miastach, jak macie zabezpieczenia, no itp. itd. Nie? U nas tutaj, tak jak rozmawiałem z prezesem dzisiaj, będziemy wyposażeni w specjalne maski, specjalnie tam szyte z takiego materiału, który będzie można wymieniać filtry i prać, więc zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. No i w rękawiczki mamy być zaopatrzeni. Na razie na dzień dzisiejszy wszystko się toczy tak, jak się toczy, jedynie jesteśmy oddzieleni tą taśmą od pasażerów. No i mamy płyny dezynfekujące, których praktycznie ja używam co drugi przejazd, jak przyjadę, sobie biorę ręce i dezynfekuję. Mam płyn z wodą, tutaj w banietce mam wodę, więc przemywam ręce, później sobie dezynfekuję. No takie zabezpieczenia mamy, zabezpieczenie ja robię tutaj podczas pracy. Wojsko gdzieś się wybiera. A my dojeżdżamy do Klausina. I dobra, dojechaliśmy do końcówki Kolonia Koplany. Tutaj mam teraz 20 minut przerwy. To tak jak widzicie, no takie wymogi są, żeby autobus wietrzyć. Więc wietrzymy. Tutaj kiedyś nagrywałem na filmie, takie duże stare drzewo było, tak jak tamto, już je tutaj ścięli, ale ścięli je dlatego, bo bobry je podcięli i groziło przewróceniu się, zawaleniu, więc je wycięli. Tam patrzę, chyba drugie też już będzie czekało do wycięcia, bo już one takie bardziej uschnięte. Dlatego Koplany tu lubię przyjeżdżać, bo tutaj fajne jest miejsce, taki spokój, cisza od zgiełku miasta. Podeszłem tutaj Wam pokazać, jak fajnie, nie wiem czy to ujmie kamera, ale może tam ujmie, jak bobry zrobiły tamę znów. I temu ta woda już się rozlała tutaj po tych podmokłych terenach. No, ale ile musiały włożyć pracy w to, żeby takie coś zrobić. Robiły też i tutaj, tylko została ona zniszczona. No, ale tam jest zrobione. No, tak jak widać, stoimy sobie tutaj i odpoczywamy. No, ale dobra, nie ma co wijać w bawełnę i się teleportujemy teraz na Klausin. O, już jesteśmy na końcówce Klausin. Dlatego chciałem zakończyć ten film. Tutaj zobaczcie, jesteśmy już końcówka Klausin. Chciałem zakończyć ten mój dzisiaj film podsumowaniem, że na razie życie się w Białymstoku toczy swoim tokiem. Ludzie są bardzo ostrożni, nie wychodzą na miasto. Większość jest osób w domu, jedynie korzystają z komunikacji osoby, te, które mogą skorzystać. Naprawdę jest bardzo mała
ilość tych osób, no i poza tym zakończamy dzisiaj ten filmik z naszego wyjazdu. Dzisiaj chyba jest 19 marca, zaraz sprawdzę, żeby nie dać plamy. Tak jest, zobaczcie na kasowniku. 19 marca 2020 rok. Dlatego dziękuję. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału. Ci, co jeszcze nie zdążyli tego zrobić, podaniu łapki w górę. No i do usłyszenia do następnego jakiegoś tam vloga. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.